drodzy, przełączą się. Witam serdecznie Państwa. Nazywam się Robert Wieczorek. Jestem pracownikiem firmy Heidelberg Polska. Jestem szefem działu do spraw produktów. I między innymi do moich głównych zadań należy wsparcie techniczne w zakresie nietypowych konfiguracji maszyn drukujących i różnego rodzaju systemów kontrolująco-pomiarowych. Dzisiejsza prezentacja będzie dotyczyła zaprezentowania Państwu nie tyle samych rozwiązań technicznych w zakresie druku UV w segmencie akcesoryjnym, ile pewnego podejścia, w jaki sposób można próbować zastanowić się, czy dana technologia jest dla nas technologią, która przyniesie nam korzyści. Tak jak tutaj kolega na wstępie powiedział, pierwsze urządzenia, maszyny drukujące, które zostały jakby delegowane do druku w segmencie UV, pojawiły się na druku 2008. Od tego czasu jesteście Państwo bombardowani przez nas jako dostawców różnego rodzaju systemami. Mamy systemy UV, mamy systemy, które się nazywają LUV, mamy system, który się nazywa HUV, HRUV, hybryd UV, REC UV i tak dalej, i tak dalej. Do tego dochodzi jeszcze system generalnie LED UV. Jest na przykład możliwość szybszego przetwarzania zleceń. Czy to jest korzyść dla klienta końcowego? To jest pytanie otwarte. Kolejna rzecz. Wejście w nową technologię może powodować wyższe koszty produkcji, ponieważ jest to nowe. UV wymaga troszeczkę innych materiałów eksploatacyjnych. I teraz kto pokryje koszty wyższych kosztów produkcji? Ponieważ generalnie technologie druku wysokoreaktywnego czy LED UV dotyczą głównie druku akcelesowego. I Państwo będą się na rynku ścierali z małymi drukarniami, które nie drukują UV, ale drukują w konwencji. Dla mnie jako klienta końcowego nie ma to znaczenia, czy to będzie drukowane w UV, czy w druku konwencjonalnym, to aby wyglądać w miarę ładnie. Ale dla drukarni, które drukują w UV, automatycznie wchodzą wyższe koszty produkcji związane na materiały, które są droższe, jeżeli chodzi o UV. No i teraz w jaki sposób sprzedać tę technologię? Czyli jakie mam elementy nowej technologii, która albo pozwoli mi zwiększyć portfolio materiałów drukowych, pozwoli mi zwiększyć, na przykład zmienić segment klientów, pozwalając na przykład na zdrukowanie podłoży niewsiąkliwych, wykorzystanie bieli tyliących i tak dalej, i tak dalej. Czyli powiedzmy, jest kilka etapów takich podejmowania decyzji przy wyborze technologii, bo kolejnym krokiem jest dopiero dobór już dostawcy urządzenia i można wchodzić w kolejnym kroku dopiero w szczegóły, czy cylinder się kręci w prawo, czy cylinder się kręci w lewo. Tu mamy przełącznik po lewej stronie, tu mamy po prawej, wszyscy są leworęczni, więc mieć po prawej przełączniki i tak dalej, i tak dalej. Ale na początku potrzebujemy bazę, na podstawie której będziemy w stanie jakby rozliczyć powody wejścia w nową technologię. Jakie mamy czynniki ekonomiczne, które musimy, czy powinniśmy uwzględnić? No przede wszystkim urządzenie będzie kosztowało. Niezależnie, czy będzie UV normalnym UV, czy wysokoreaktywnym, czy LED, za to będzie trzeba zapłacić określone pieniądze. I teraz zestawiając różne konfiguracje maszyn, w jednym przypadku pewnie zapłacimy drożej niż przy maszynie konwencjonalnej, w innym przypadku, redukując pewne wyposażenia na rzecz UV, możemy zapłacić taniej. Na pewno musimy uwzględnić koszty materiałów eksploatacyjnych, które stanowią jakąś część kosztów produkcji. Przy porównaniu do konwencjonalnych materiałów jest to wartość, na którą na pewno trzeba, nie można przejść obojętnie. Dalej mamy koszty zużycia prądu, gdzie system LED daje nam jakieś rewelacyjne wskaźniki porównania z stopnia zużycia prądu do konwencjonalnych systemów UV, jaki jest konwencjonalny czy wysokoreaktywny, ponieważ w przypadku systemów UV wysokoreaktywnych czy konwencjonalnych żarówka czy promiennik nam się pali non-stop. Czyli w momencie, kiedy mamy produkcję, promiennik zapalamy tę produkcję, promiennik się zapala i on świeci non-stop, niezależnie od formatu, niezależnie od prędkości. W przypadku LED UV wygląda to w ten sposób, że on pracuje zero-jedynkowo. Czyli w momencie, kiedy kończy się arkusz, przejdzie moc z ławkami, LED się wyłącza. Załącza się po ponownym wejściu arkusza i oczywiście możemy dostosować wówczas LED, jeżeli chodzi o format arkusza. Jeżeli mam maszynę B1 i drukuję w formacie LED-a, no to poszczególne segmenty w LED-zie mogę wyłączyć. Konwencjonalną UV, czy wysokoreaktywną UV, nie mogę,
Dominikowi UV zadać zadania, żeby właśnie wyłączyć do formatu B2. On świeci po całej długości. Mając maszynę B1, świeci mi się zawsze te 108 cm. Jakie będą podstawowe korzyści? Czy mogą być? Albo zwiększenie portfolio produkcyjnego. Czyli przede wszystkim korzyść jest dla Was taka, że macie możliwość zaoferowania klientom różnego rodzaju innych podłoży drukowych, które dzisiaj ze względu na sposób produkcji mogą być trudne do zadrukowania. Mogą być to jakieś ścieżki chromoluksy, mogą być to papiery, bardzo wsiąkliwe papiery, których schnięcie powoduje, że ten proces produkcji nie trwa jeden dzień, tylko trwa na przykład 3 czy 4 dni. Mamy skrócenie czasu produkcyjnego. Jeżeli drukujemy na maszynie czterokolorowej 4x4, to ten druk od razu po wykończeniu taką wydrukowaniu 4 stron możemy przyłożyć do maszyny bez czekania na przeschnięcie tego, co się normalnie dzieje w drukarniach, i ten czas jest od 4 do 7 godzin. No i zmora wszystkich maszyn drukujących w segmencie akcydensowym to jest proszkowanie. Proszkowanie jest o tyle, z jednej strony proszkowanie daje nam proszkowanie, proszkowanie daje nam możliwość łatwiejszego rozdzielania arkuszy w dalszych procesach infiltratorskich, na falcerkach czy przy krajarkach, ale przede wszystkim proszkowanie nam brudzi maszynę. I proszek, który znajduje się w maszynie, zalega, on się odkłada w postaci różnego rodzaju nacieków i może się okazać tak, że przed drukowaniem jakiejś pracy ja muszę maszynę poświęcić na wyczyszczenie maszyny około 8 godzin, żeby mi gdzieś tam nigdzie nie nastąpiło wyrysowanie arkusza. Pomimo że gdzieś tam będę chciał to lakierować. Czyli proszkowanie jest zmorą druku. Oczywiście teraz, jeżeli jeszcze dochodzą jakieś kwestie foliowania, to w tym przypadku foliowanie raczej nie wchodzi w grę. Jaka konfiguracja maszyny? Żeby odnieść się do konfiguracji maszyny, musimy sobie zrobić rachunek sumienia, jeżeli chodzi o zakres segmentu pracy, w jakiej siedzę, czyli powiedzmy, ile robię arkuszy w roku, ile robię narządów, jaka jest średnia wysokość nakładu, czy jestem bardziej przesunięty w kierunku krótkich nakładów, czy w kierunku bardziej wysokich nakładów. To daje jakiś obraz Państwa sytuacji. Dla większości drukarni może to wyglądać bardzo zbliżone, niektóre drukarnie mogą być przesunięte w kierunku wyższych wysokości nakładów, ale generalnie muszę wiedzieć, jakie jest moje portfolio produkcyjne, w jakim segmencie się znajduję, ponieważ wejście w segment UV przy wysokości nakładów, znaczy przy rocznym liczniku rzędu kilku, dwóch, trzech, czterech milionów, może być dla takiej drukarni, która jest drukarnią rodzinną, może być niekoniecznie szczęśliwym rozwiązaniem, z tego względu, że taka drukarnia, która drukuje kilka milionów arkuszy rocznie, ona nie ma presji czasowej, jeżeli chodzi o drukowanie. Tam, czy wydrukuje to w tydzień, czy wydrukuje 2 czy 3 dni, może nie mieć aż takiego znaczenia, a koszty produkcji, które taka drukarnia będzie ponosiła, będą dużo wyższe. Tu mam drukarnię 13 milionów w roku, ilość narządów przy około 3600, średnia ilość arkuszy na jeden komplet płyt 3000 arkuszy. I teraz rozszyfruję te wszystkie nazwy, ale już bez podawania tu, gdzie jest jaki dostawca, tylko segregując je według tego, co mówiliśmy na początku. Druk UV, druk wysokoreaktywny, druk LED. Czyli mamy tak, druk farbami konwencjonalnymi, następnie mamy druk farbami wysokoreaktywnymi i na końcu mamy system LEDowy. I oczywiście dla każdego z tych mamy odpowiednio przyporządkowane farby. Farby wysokoreaktywne, system LED i druk konwencjonalny. I teraz wyobraźmy sobie drukarnię, ma maszynę 5-kolorową z lakierem. Drukuje 100% z lakierem po to, żeby tylko zabezpieczać na infiltratorze. Po to, żeby nie ścierało się, nie odpływało. To w takim przypadku możemy się zastanowić nad rozwiązaniem, żeby zrezygnować kompletnie z lakieru, z całego systemu suszenia UV i przejść na maszynę czterokolorową. Ponieważ efekt na końcu ma taki sam. Druk jest suchy. Lakier ja wykorzystuję tylko jako lakier do zabezpieczenia, a nie lakier efektowy. Bo jeżeli chciałbym wykorzystać to jako lakier efektowy, no to wtedy troszkę wchodzimy w inne zagadnienia, ponieważ to, co powiem na końcu, będziemy musieli rozstrzygnąć też kilka dodatkowych elementów. Czyli mam maszynę czterokolorową z piątki. Te maszyny czterokolorowe możemy je wykorzystać dla wszystkich technologii druku. Dla druku konwencjonalnego UV, wysokoreaktywnego i druku LED UV. Jaki jest wspólny mianownik w takim razie dla wszystkich tych technologii? Mianowicie niezależnie od tego, czy mają Państwo maszynę w druku konwencjonalnym, czy mają Państwo maszynę do druku wysokoreaktywnego, czy LED UV,
mamy kilka elementów, które muszą być na maszynie. Nie ma takiej sytuacji, że na przykład do maszyny konwencjonalnej ja założę tylko promiennik LED-owy i będę drukował. To będę drukował przez kilka godzin. Do momentu, kiedy się wszystko nie sypnie. Ponieważ co ja potrzebuję? Na pewno potrzebuję wałki farbowe i wałki wodne muszą być przygotowane do UV. Muszę mieć termostatowanie maszyny. Co dalej? Dalej potrzebuję jeszcze w przypadku technologii druku konwencjonalnego i wysokoreaktywnego, ponieważ używam to samo medium suszące, plus minus. Tam jest zmienione troszkę widmo wykładania żelaza, ale generalnie promiennik jest taki sam. Potrzebuję przygotowanie wykładania do UV, ponieważ ten UV może być szkodliwy na smart, który jest na wykładaniu. W zależności teraz, jakie żarówki założę, mogę mieć produkowany ozon lub nie mieć produkowanego ozonu. Jak mam produkowany ozon, to muszę mieć wyciąg na takiej maszynie, czego nie potrzebuję na maszynie LED-owej, ponieważ tam nie ma ozonu, bo ozon jest wydzielany na 240 metrach, a maszyna druku a LED mamy między 3,65 a 3,95 w zależności od dostawcy systemu LED-owego. Co dalej potrzebuję? No oczywiście mamy system suszenia, tu muszę mieć dedykowany system suszenia, czyli dla farb konwencjonalnych mam system suszenia konwencjonalny. Jaka jest różnica między konwencjonalnym a wysokoreaktywnym? Z punktu widzenia technicznego prawie żadna, poza tym, że w przypadku farb wysokoreaktywnych potrzebuje dużo mniej promienników UV. Wystarczy mi jeden promiennik. W przypadku konwencjonalnego suszenia UV w zasadzie potrzebuje minimum te dwa promienniki. I teraz, jeżeli dochodzi jeszcze maszyna z lakierem, na którą chcę z piątkę z lakierem zamienić na piątkę z lakierem z UV, no to tu jest zasadnicza różnica, ponieważ tak to, co wspomniałem na początku, przy maszynie piątce z lakierem w zależności teraz, co będę drukował, ja mogę potrzebować suszenie pośrednie albo nie mogę. W przypadku konwencjonalnego ja muszę farbę zamknąć przed położeniem lakieru, ponieważ ten lakier będzie zasysany przez podłoże drukowe, to wspomniałem, w jaki sposób UV atakuje farbę. Czyli w przypadku konwencjonalnego ta farba jest atakowana od zewnątrz, a nie od środka. Czyli farba ma tendencję do bycia wchłaniana przez podłoże drukowe, a automatycznie, jeżeli mam lakier na tym położony, to mam zaciąganie lakieru. Nie dzieje się to oczywiście w przypadku farb wysokoreaktywnych, bo to działanie jest od środka, tak jak w mikrofalówce. I LED działa na podobnej zasadzie atakowania farby od środka, ale w przypadku LED-u na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o dostępność lakierów, jest bardzo, bardzo ograniczona. Co mamy jeszcze? Mieszada w kałamarzach. Te rzeczy, które mogą, a nie muszą być, zaznaczyłem na czerwono. Mieszada w kałamarzach. Super sprawa jest, ponieważ drukarz nie musi wówczas cały czas zaglądać do kałamarza i mieszać farby. Farba UV, niezależnie czy jest LED, czy UV, czy wysokoreaktywna, ma wysoki tak. Co to oznacza dla Państwa? Dla drukarza oznacza to, że po kilkunastu obrotach ona automatycznie odstaje od tego. Będzie odstawała od struktora. I wówczas drukarz jest zmuszony przejść po maszynie i zamieszać tą farbę. Jest dużo różnego rodzaju systemów, które pozwalają bardzo łatwo to mieszać. No, niemniej jednak, jeżeli będzie to robił drukarz, to wtedy on się nie skupia na drukowaniu, tylko skupia się na mieszaniu farby. Kolejny element, na który trzeba zwrócić uwagę. System elektrostatyczny. W Polsce, jeżeli mówi ktoś UV, to automatycznie ma w głowie drukowanie plastików, lentikulary, folie IML, wysokojakościowe opakowania. W przypadku drukarza zielonego wiele drukarzy, które myślą o tym zagadnieniu, również chcą wejść skonfigurować maszynę jako UV, ale również z zacięciem takim, żeby wydrukować plastik. W momencie, kiedy nie będziemy mieli porządnego systemu elektrostatycznego, czyli mamy tak, arkusz mamy suchy, nie używamy w ogóle pruszkowania, czyli te koszty związane z pruszkowaniem, z rysowaniem arkusza, generalnie nie ma tego. Maszyna w ogóle, jak popatrzycie, ma na maszynę UV, która drukuje w akcedecie, a na maszynę, która drukuje w klasycznym kondencji, to wykładanie wygląda jak Antarktyda. Tam jest tyle proszku nawalone, że w zależności od tego, jak byłaby jeszcze polityka konserwacji w danej drukarni, to w zasadzie są drukarnie, gdzie szufelkami wygarniają proszek spod wykładania, bo nie ma czasu na konserwację. Ale to znowu jest kosztem jakości, kosztem produktywności. Mamy możliwość, dla oczywiście konfiguracji z lakierem, jeżeli biorę UV, ma możliwość stosowania całej gamy lakierów UV, które są w przypadku wysokoreaktywnych, dziś są pochodną normalnych lakierów, które używamy w klasycznych drukarniach opakowaniowych. Jeżeli chodzi o stosowanie konwencjonalnego UV tylko jako zabezpieczenie, to tylko za dodatkowy koszt. Przy UV my tego nie potrzebujemy. W zasadzie, jeżeli konfiguruję maszynę UV-ową, to tylko po to, znaczy z lakierem, tylko po to, żeby mieć wartość dodaną z tego lakierowania. Czyli powiedzmy, wyeliminować dodatkowy proces w postaci foliowania, nakładania sitem,
zrobienie lakierowania wybiórczego, czyli te elementy, które gdzieś wyróżnią mój produkt. Bo w innym przypadku, jeżeli to nie jest mój segment, no tutaj mogą być wydane, niepotrzebnie wydane pieniądze. Oczywiście zespół lakierujący, to co nam jeszcze daje w jednym przebiegu, że mogę na przykład założyć blachę w kocher PK i mogę sobie sztancować, tłoczyć PK i tak dalej w jednym przelocie. Kolejny element, szeroki zakres podłoży drukowych. To jest to, na czym drukarnia jakby powinna się jakby skupiać, przygotowując biznes plan. Czy ja będę w stanie zaoferować klientom lepsze podłoże, na przykład gorszej jakości podłoże, żeby zredukować koszt, a gorsza jakość podłoża drukowego dla drukarni może często oznaczać dłuższy czas produkcyjny. Czyli z jednej strony ja schodzę na gorszej jakości podłoża, wydłużając czas produkcyjny. Przy ufale w zasadzie nie ma takiego stresu, ponieważ czy ja drukuję na bardzo gładkich papierach o trudnym utrwalaniu, czy na bardzo porowatych papierach, gdzie to schnięcie farby trwa tygodniami, z punktu widzenia ufały mi to kompletnie nie przeszkadza. I kolejny element, efektywność. Efektywność mierzona ilością narządów na zmianę, ilością narządów na dobę, na rok. I tutaj, mając tą maszynę w systemie UV, jesteśmy w stanie zwiększyć liczbę zleceń, które przetwarzamy w jednostce czasu, w wyniku właśnie tych problemów, które unikamy przy technologii UV. I na zakończenie oczywiście, oprócz tych wszystkich rzeczy, ja tylko chciałbym powiedzieć, że trzeba mieć jakby szacunek do samego UV jako UV. UV jest technologią, która wymaga olbrzymiej atencji, jeżeli chodzi o stosowanie jej. Wejście w podłoże w system akcentesowy jest dużo prostszy niż w system, powiedzmy, opakowaniowy, czy system czy drukowanie wszelkiego rodzaju folii. Ale najgorszą rzeczą, jaka się może zdarzyć, to jest rzecz taka, kiedy drukarnia zaczyna sobie żonglować chemią w maszynie. Jeżeli zaczyna żonglować chemią w maszynie, jak to skuszcza z tą chemią, to nie wydrukuje nic. Ponieważ w druku konwencjonalnym ta chemia nie odgrywa takiej roli jak w przypadku UV. W przypadku UV problem jest w tym, czym ja wydrukuję farbę z poru UV. Im stosuję gorszej jakości materiały, gorsze środki do mycia, tym, żeby wyjąć trzeba włożyć, tym mam gorszą stabilność pracy zespołu farbowego. A to jest jakby zabójstwo dla maszyny drukującej. Dlatego wchodząc w segment, jeżeli Państwo nie siedzicie w segmencie UV-owym, a próbujecie wejść, to podstawa wejść zaczęcie drukowania w normalnych podłoże drukowych, czyli przerzucenie podłoży 1 do 1. Dopiero wraz z nabieraniem doświadczenia próba wejście w podłoże nieosiągliwe, wejście w laminaty, chromoluksy, być może jakieś tam lentikulary i tak dalej, ale to musi być stopniowo, bo w momencie, kiedy zaczniecie od razu z wysokiego cena, i zacznie się, być może pierwsze prace pójdą bez problemu. Będzie sprzedanie i będą co oni tam mówili na tej konferencji. Tylko w momencie, kiedy przyjdzie problem, ktoś tam dostarczy nie ten środek mający i rozpuszczacie tą chemię, to nie umyjecie maszyny, nie wydrukujecie nic i najgorsze, że nie będziecie wiedzieli, gdzie jest problem. A w przypadku konwencjonalnej maszyny, plus minus daje normalny zmywacz, jakikolwiek zmywacz od producenta i mogę produkować produkcję. Przed UV to się nie będzie działo tak. To jest UV ze względu na swoją specyfikę wymaga dużej atencji, tak jak wysokie góry. I jeszcze ostatnia rzecz, kwestia wsparcia technologicznego. Tutaj oprócz sprzedaży samej maszyny, powiedzmy to nie ma być tylko sprawstwo bycia ojcostwem, ale również staramy się zapewniać z naszej strony duże wsparcie techniczno-technologiczne dla drukarni, tak żeby z tym elementem nie zostać samemu. Dobrze. Robercie, dziękujemy. Mam do Ciebie pytanie. Skąd my wiemy, który typ technologii powinniśmy zastosować u siebie, jeśli myślimy o kupieniu nowej maszyny? No przede wszystkim segment rynku, w jakim się zajmuje. Jeżeli segment jest stricte akcydensowy i myślę o pozyskaniu dotacji, które umożliwiają wzięcie dotacji na produkt, który jest maszyną, a nie na produkt, który musi być wytworzony, to oczywiście system LED jest bardziej sexy. Bo wszyscy mamy LEDy, u dentysty mamy LEDy w samochodzie, mamy wszędzie te LEDy. To jest bardziej sexy. Ale czy to mi da moją większą zyskowność, trudno mi powiedzieć, bo to wszystko zależy w segmencie akcydensowym, to rozpatrzenie jest albo farba wysokoreaktywna, albo LED. To należałoby to rozpatrzyć, jakie są warunki, powiedzmy, inwestycyjne. Plus, minus, one są zbliżone dla jednej i drugiej technologii. I dwa, jak to się sprawdza w praktyce, ponieważ z mojego punktu widzenia i doświadczenia na dzień dzisiejszy większe bezpieczeństwo jest na farbach wysokoreaktywnych, z tego względu, że farby wysokoreaktywne czerpią całą
bazę wiedzy z farb normalnych. LED jest kompletnie inną bajką. I tutaj, jeżeli chodzi o smyka, to w zasadzie, jakbyśmy spytali dostawców farb, którzy mają farbę LED-ową, to też nie wszyscy wiedzą, że mają. W przypadku farb wysokoreaktywnych, bym powiedział, że 80% ma dostępność farb wysokoreaktywnych, bez oczywiście takiej dostępności farb specjalnych. Mówię tylko o farbach procesowych. Więc z punktu widzenia bezpieczeństwa, jeżeli chcemy się rozwijać, no to jest duży znak zapytania między wysokoreaktywnym a LED-em. Rozumiem. I jeszcze takie pytanie, ponieważ dzięki środkom unijnym, dzięki temu, że jesteśmy w Unii, wiele drukarek kupiło nowe maszyny w druku konwencjonalnym. Co z nimi? Ale w jakim sensie co z nimi? Co z nimi? Czy powinni przestawiać się już na nową technologię, wyposażać maszyny w nową technologię? Czy technologia UV jest tym kierunkiem nieodwracalnym? Znaczy tak, jak już wydali pieniądze i już maszyny kupili, żeby wejść w druk UV, to muszą dodatkowo zainwestować. No, ponieważ to nie jest tylko dostawienie promiennika, to trzeba dostawić całą infrastrukturę UV, która w zależności od tego, czy to będzie druk wysokoreaktywny, czy system LED UV, składa się przede wszystkim z tego, co pokazywałem. No, muszą być wałki UV, muszą być środki, muszą być myki przygotowane do UV, muszę mieć przygotowane do tego wykładania UV, więc jakaś infrastruktura UV musi powstać w tej maszynie, czyli dodatkowe jakiś nakład inwestycyjny z mojej strony. Inaczej, jeżeli bym się teraz zastanawiał nad daną maszyną, no to tak jak pokazałem, to jest jakiś schemat, z którego ja korzystam, który sobie gdzieś tam wypracowałem i on pozwala zanim się wejść, bo kolejnym etapem jest co? Wzięcie na warsztat dostawców poszczególnych maszyn i rozgryzanie, jak dane rozwiązanie już jest u danego producenta, bo ja to rozumiem tylko jakby w sposobie podejścia do tego, w jaki sposób podjąć decyzję. Czyli co może mnie przekonać do tego, żeby mieć UV-kę, a drugą kwestią jest w jaki sposób poszczególni dostawcy realizują to, że maszyny są wydajne tak, a nie inaczej. Czyli rozumiem, że jako firma Heidelberg jesteście gotowi doradzać drukarniom, tak, jeżeli ktoś przyjdzie do Was z zapytaniem. Wszystkie trzy systemy UV, to jakby wywodzimy się z klasycznego UV. Jeżeli chodzi o druk wysokoreaktywny, mamy około 9 lat instalacji. Jeżeli chodzi o system LED UV, ponad 120 zainstalowanych zespołów na całym świecie już pierwszego lotu teraz stanęły. Więc jako koncept dysponujemy wszystkimi typami system suszenia UV dla maszyn od formatu B3 do formatu B0. To, jaki typ rozwiązania jest dedykowany dla tego klienta, bo to pokazałem kilka schematów. Jest klient lider, chce uzyskać źródło finansowania, chce skrócić czas na rządu. Jeżeli jest drukarnia, która drukuje 3-4 miliony arkuszy w roku, drukarnia drukuje sobie gdzieś na tym... A, już koniec? Jeszcze nie. Już kończymy. Drukuje mało tych arkuszy, no to pytanie, czy... ona musi sobie powiedzieć, co jest dla mnie tą króliczkiem. Czy są jakieś pytania z sali? Czy ktoś chce zadać pytanie? Pan wspomniał, że nie ma możliwości foliowania arkuszy w metodzie LED UV. Nie jest. Trzeba może jest. Na samym początku, że foliowanie odpada tutaj. Nie, foliowanie powinno się mieć, jeżeli chcemy sproszkowanie foliować. Czyli nie foliuję z proszkiem, bo to się zrobić na folii wychodzi. Nie miałem nic wspólnego z LED-em. Czy jakieś dodatkowe pytania? Panie Robercie, dziękujemy serdecznie. Ja mam jedno pytanie. Dzień dobry panu. Proszę wrócić do tego slajdu, który uwzględnia mniej więcej koszt inwestycji w maszynę, jeżeli chodzi o koszt jednego zespołu. Szczerze mówiąc, nie bardzo zrozumiałem poważnie. Proszę jeszcze raz tak powoli wytłumaczyć w sposób zrozumiały na przykład, co oznacza ta gra. Zero to jest wartość maszyny czterokolorowej z lakierem. To jest zero. Konwencjonalnie UV. To jest zero. I teraz konfigurując maszynę czwórkę UV-ową, ja zapłacę mniej w kosztach inwestycji około 1%, wynikiem z tego, że nie potrzebuję lakieru i suszenia konwencjonalnego, ale potrzebuję bardzo rozbudowaną gamę wyposażenia UV-owego. To dotyczy również systemu UV, które może być jeszcze bardziej zubożone, bo nie muszę mieć przygotowań między zespołami i tak dalej. Jeżeli chodzi o LED UV, to wygląda podobnie. Czyli bazą zero to jest wartość maszyny czterokolorowej z lakierem. Konwencjonalnie. Szczerze mówiąc, nie bardzo rozumiem tą matematykę, dlatego że klasyczny offset wyposażony w konwencjonalny system jest, mówiąc przyziemnym polskim językiem, zespół
UV. Zespół UV na końcu 3 po prostu, które zapieczętowują tę całą fazę, prawda? Czyli im zjedzam, mówimy o tym, że konwencjonalna maszyna ma 5, 8 zespołów UV. Nie. Nie? To nie jest konwencjonalna ósemka, nie jest konwencjonalna maszyna. Mówimy o tym, że po prostu po każdym zespole drukującym jest po prostu pośrednie zruszenie. Ale po co? Pytanie po co? To nie jest ten segment. Nie jesteśmy w tym segmencie. Jeżeli chodzi o opakowania, to tak, ale nie w tym segmencie.